witamy was serdecznie w Wigilię, to znaczy witamy was na dwa dni przed Wigilią, kiedy nagrywamy ten program, ale teraz, kiedy go oglądacie, jest już Wigilia, jest z nami z Londynu Monika i Piotr, z Nowego Jorku Ola, Aleksandra Kapsa. I jest z nami Kasia Lubina z Niemiec. Witajcie, kochane. Słuchajcie. Jeleń. Tak, Rudolf. U nas się zbliżają święta. Czy wy też obchodzicie tam święta za oceanem? Za oceanem obchodzimy święta, mamy też choinki, mamy gwiazdy betlejemskie, ale elfy jest coś, co jest czymś zupełnie nowym w mojej tradycji obchodzenia świąt bożonarodzeniowych od przeprowadzenia się za Wielką Wodę właśnie. Tak. Ja się zgadzam, bo my elfa też mamy, nawet dwa elfy, bo mamy dwoje dzieci, mamy dwoje elfa dzieci. Zielonego i elfa czerwonego. Imion nie pamiętam, chyba Rick i Noe. I to jest właśnie tradycja z Ameryki, przywieziona tutaj, dotarła do Wielkiej Brytanii. Ja pomagam elfom robić psikusy dzieciom. No i jestem w stałym kontakcie z elfami, jeśli chodzi o prezenty, bo oni tam przekazują, one przekazują Mikołajowi, czy dzieci były grzeczne, czy nie. I tak sobie tutaj mogę szantażować moje dzieci. Kasia, Kasia, zaraz o tym szantażu porozmawiamy, bo to jest bardzo nieferski elfem. Kasia, u was tam też straszą elfy dzieciaki w Niemczech? Czy tam u was porządek jest tak, czy tak, i elfy niepotrzebne? No, u nas jest bardziej porządek i elfy są niepotrzebne. Ja znam te elfy, ale u nas nie ma takiej tradycji elfowej. U nas to bardziej Mikołaj przynosi prezenty i tylko Mikołaj. Elfy są w krainie zabawy. 6 grudnia jest Mikołaj, a 24 przychodzi Christkind, czyli mały Jezus, i przynosi wtedy prezenty. Czyli tak jak w Polsce, chociaż na Śląsku, Kasiu, nie przychodzi mały Jezus, tylko dzieciątko, ale no to jest to samo. Tak, ja tylko powiedziałam bardziej po polsku, u nas przychodzi dzieciątko, to jest racja, i u mnie cały czas jeszcze przychodzi. Jest tylko taki mały trik, że mama zawsze musi temu dzieciątku okno otworzyć i wychodzi w międzyczasie, żeby one mogło wyjść, nie? Tak to jest w istocie, pamiętam ze swojego dzieciństwa i też się u mnie to praktykuje bezwzględnie do dziś, chociaż tak daleko od Polski, od Śląska i od Niemiec. No właśnie, myśmy tak doszli do wniosku przy umawianiu spotkania, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ze Śląska. Nie. A ty jesteś z Opolskiego, bo ty jesteś z Opolskiego. No oczywiście, Jezu. To jest prawdziwy. No. Ty jesteś z Opolskiego, Gwiazdy. No. A powiedzcie mi, a co w tych naszych nowych ojczyznach jest takiego charakterystycznego do jedzenia, czego na przykład nie mieliśmy w Polsce na święta? Kto to ja mówi? Może zacznę? Mhm, Kasia. Tak. Albo zacznijcie, Ola? Nie, Kasia. Teraz ty. U nas, tak powiem, od 20 lat mieszkam w Niemczech. I oczywiście u siebie, w moim domu tutaj jest u mnie tradycja polska, ze Śląska wzięto, tak jak mówię, dzieciątko i cała reszta. Chociaż w tym kraju, w którym mieszkam, mają troszeczkę inną tradycję, bo u nich na Boże Narodzenie, na wigilijną kolację nie ma 12 potraw, nie je się ryby, tak jak u nas. U nich jest, jeżeli jest to, że tak powiem, bardziej lepiej usytuowany dom, albo kogo stać, to zazwyczaj jest bardzo takie obfite jedzenie, czyli jest indyk, lub jest kaczka, lub gęś. Do tego są kluski, czerwona kapusta i to jest taka wykwintna wieczerza u nich. Osoby inne również preferują sałatka kartoflano z kiełbasą lub z parówkami. My się zawsze z tego śmiejemy, że Niemcy bardzo prosto idą, podchodzą do tego, ale z osobami, z którymi rozmawiałam, to najczęściej właśnie była to ta gęś lub kaczka, wypchana jabłkami, jakimś farszem, do tego kluski, kapusta i sos, takie bardziej. A o rybie to tutaj nikt na Boże Narodzenie nie słyszał. Tutaj też. Bo tu nie ma. To jest taki karp, to się nazywa karp, bo karpia jest niepodobny. Łowiony jest gdzieś na dziko, bo on żyje gdzieś na dziko w Kanadzie, absolutnie nie pachnie mułem, absolutnie nie jest delikatny i ma cholerę ości i jeszcze więcej tych łusek, co się wcale nie przekłada, Kasiu, na pieniądze niestety. Zbieram zawsze wszystkie, najpierw się ołuskuję, jest ich, wiesz, 3. No, nie jest smaczny, niestety nie jest smaczny. Ja już sobie znalazłam tak zwany ersatz na tego karpia i najlepiej wypełnia to miejsce sum. Jest najbardziej podobny w smaku do polskiego królewskiego. To jest to, czego tu nie ma, a całą resztę ja sobie robię. Ja cały czas, każdą Wigilię obchodzę po polsku, czyli robię
a właściwie po śląsku robię makówki, robię warsówkami, robię oczywiście rybę w galarecie, rybę smażoną, ziemniaczki, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, wiadomo. Super. No. A Ola, ale na przykład u was są przecież polskie sklepy, prawda? Bo u nas karpie są w polskich sklepach, można kupić. No tak, no i jest ten karp kanadyjski, no bo nikt z Polski tego, wiesz, złotego karpia tradycyjnego nie sprowadza. No ja myślę, że w ogóle Nowy Jork znany jest z tego, że macie wielkie sumy, także... Dobra, teraz ale my powiemy sumy, coś... Przepraszam, ale tylko skończę, ale te sumy są naprawdę bardzo zbliżone w smaku do karpia, ale wzięło mi to parę lat, zanim się umęczyłam z tymi karpiami, płaciłam za nie wszystkie pieniądze, bo one są tu bardzo drogie, w związku z tym, że przyjeżdżają z Kanady. I są tylko w polskich sklepach, ale ten sum jest zdecydowanie lepszy. Ja polecam bardziej tak sposób. Sugerowałem, że te sumy to te sumy z, te z Wall sumy, Street. Tak. Z Wall Street. No, ale w Ameryce jest wszystko duże. I sumy, i nie sumy, i lodówki. To prawda, to prawda. Duże ludzie są też. To prawda. Teraz my opowiemy, jak tutaj jest, tak? Znaczy, no generalnie znaczy, chyba taką podstawową potrawą wigilijną jest whisky. Drugi dzień świąt. To nie jest drugi dzień świąt, to jest Boxing Day, czyli sklepy otwarte z przecenami. Ale w ogóle jaka jest tradycja tego Boxing Day, bo to jest taka tradycja, że pracodawcy w Boxing Day dają pudełka z prezentami dla pracowników i stąd się to wzięło. I oczywiście Boxing Day łączy się również z tym, że są niesamowicie duże wyprzedaże. Jest tak, że ludzie o 6 rano stoją pod sklepami i kupują jeansy za 10% ich wartości, a i tak mam wrażenie, że przepracają często, bo dziurawe są. No nie wiem, ja tam nigdy nie wstałam o godzinie 5, 6, nie stałam w kolejce nigdy. Na przeceny zawsze się udawałam tydzień albo dwa tygodnie po ogłoszeniu przecen i to już były takie szmaty, że jak wchodziło się na przykład do Nexta, bo Next jest takim typowo angielską marką i niektóre fajne ma rzeczy, tylko po takich dwóch tygodniach przebierania przez ludzi to wchodzi się jak do szmateksu, wszystko na podłodze leży, przebierane, rozmiary 20, 24 i wyżej, albo już bardzo, bardzo niskie tam szósteczka, no niestety no, ale, już nie wchodzę w szóstkę. Ale właśnie w dzień po narodzinach Pana Jezusa są takie kupy fajnych rzeczy. Jeśli chodzi o te tradycyjne posiłki, to my w ogóle mamy tak, że strasznie pomieszaliśmy święta angielskie ze świętami polskimi. Wigilię owszem obchodzimy, ale nie tradycyjnie, tak normalnie tradycyjnie jak w domu się obchodziło 12 potraw. Karpia nie kupujemy, bo mi jest szkoda karpia, w ogóle nie lubiłam karpia, jestem przeciwniczką karpia i smakuje mi ten karp. Zresztą ja nie lubię ryby z ośćmi, bo ja się boję tego jeść. No i co, mamy jakieś tam parę takich tradycyjnych potraw, mamy pierogi. To koleżanka akurat przychodzi do nas na Wigilię, to przyniesie nam pierogi smaczne z kapustą i z grzybami. Jest kapusta z grzybami, którą ja robię osobiście i dobrze mi wychodzi. I co tam jest? Barszcz czerwony będzie, łóżka kupione tak. I tyle. I śledzie obowiązkowo. Wigilia bez opłatka, bez sianka, bez składania sobie życzeń. To jest po prostu przyniesiona taka tradycja z domu. Oczywiście choinka musi być, bo dzieci się cieszą. Prezenty też muszą być. Prezenty u nas się daje właśnie. Ja słyszałam dzisiaj waszą audycję i... Gratulacje mama i tata. Alex świetnie mówi po polsku. Ma tak nieprawdopodobnie dziwny akcent, jakby z Krakowa pochodził, słuchajcie. Po krakowsku. Tutaj tak, macie chodzi. Linka do tej audycji, także jak ktoś chce zobaczyć, to tutaj jest. Wiesz co, ja tak zaciągam krakowskim i Drzechodrze, także on może tak udzieliło mu się trochę. Nie jestem z Krakowa, ale mieszkałam w Krakowie. Może nam trochę zasięgi spadną, ale muszę to powiedzieć. Wyjebrzę to z lodówki. No. A ja tak właśnie mówię, te końcówki mi tak zostały i tak, a idź, że zróbże, a idź, że spać. Ale bardzo fajnie mówi, Tak, no i właśnie tak słuchałam i mówię tak, Jezu, ale im się pomieszały te dni, te prezenty i w ogóle. U nas jest tak, że jeśli jest dzień, ja muszę powiedzieć tak, ja mam 23 grudnia urodziny, jeszcze nie składajcie życzeń, jeszcze za wcześnie jest. I to jest tak, że ja dostaję prezenty na urodziny i dzieci chcą jak najszybciej też dostać prezenty na gwiazdkę. Więc jak jest 24 rano, to ja dzień moich urodzin wieczorem siedzę i zawijam te wszystkie, jak świstak zawija w sreberka te prezenty, kładę pod choinkę i dzieci w Wigilię rano wstają i pierwsze co, bo już mają wolni są od szkoły, więc pierwsze co to przybiegają pod choinkę i rozpakowujemy te prezenty rano. Także my już nie mamy wieczorem zajęcia rozpakowania i nie pierwszy dzień świąt, już zaczynamy się cieszyć prezentami, tak? I to jest tak, i drugiego dnia świąt nie obchodzimy,
I też po sklepach raczej nie chodzimy, odpoczywamy po prostu, po obżerce, po Piotr chyba nawet do pracy idzie czasami w drugi dzień świąt, ten polski drugi dzień świąt, bo tutaj nie ma drugiego dnia świąt, więc praca jest normalnie. W tym roku trochę będzie po polsku, ukraińsku, trochę po portugalsku, trochę po francusku. Mm-hmm. Agnieszka, która jest prawie Greczynką. No co ty, no, mieszkała w Grecji już dosyć długo, ale no, mówiła biegle po grecku. Robimy też tradycyjne sushi na święta z takich tradycyjnych potraw, a chcieliśmy wam pokazać, że to jest taki specjalny. Ale też kupujemy, bo ja się chciałam zagłębić, jakie są potrawy tradycyjne. Także tak jak u was, nie ma tutaj karpia, oni nie mają, w ogóle pierwszy raz słyszą o takich potrawach bożonarodzeniowych. I tutaj to pudding, tak? Ja chciałam zrobić, tak? Chciałam się tak, pudding wiesz... Pudding ze śliwek. Robić pudding, tak, ze śliwek. Ale nie, ja poległam na przeczytaniu przepisu. Tak, ale a mało tego, chciałam dokładnie, jeszcze to włączałam sobie jakieś filmiki na YouTubie, żeby mi pokazali, jak to się dokładnie robi. Poległam na tym i stwierdziłam, że prościej iść do sklepu i kupić. A podobno to jest bardzo niedobre, bo ja tego w życiu nie jadłam. Ale... Bardzo dobre. Tylko to trzeba podgrzać, tak? Trzeba podgrzać, najlepiej to podgrzać tak, że polewa się brandy i podpala i tak się. Wiecie, oni tutaj w święta jedzą tak, no jakieś tam mięso, pieczeń albo jakiegoś kurczaka pieczonego, tego indyka, jakieś tam tą, oni bardzo lubią brukselka, ta mała taka brukselka, z jakimś tak, to z taki zapiekana z boczkiem czy coś takiego, buraczki takie, czerwone i... O tak, trochę wygląda jak... No, na święta to była, ty to otworzyłeś! Ale słuchaj, Amerykanie też w zależności od tego, skąd pochodzą, to jedzą. Jeśli to są Irlandczycy z pochodzenia, to mają do waszej podobną kuchnię. To są ludzie pochodzenia włoskiego, no bo Amerykanie zawsze skąd pochodzą, chyba że są autochtonami. Nie wiem, czy autochtoni w ogóle w Wigilię świętują na bogato żeberka, jakieś też w tym czasie pomidorowym. Byłam na takich świętach, ale tak jak mówię, no, każde święta można sobie przenieść no, swoją tradycję na grunt, na którym się mieszka. Kasia, nie? Ty masz też taką tradycyjną, śląską Wigilię? Ja mam śląską tradycyjną, wyniosłam to z domu i obojętnie gdzie będę, w jakiej części świata, to zawsze będą makówki, jeżeli będzie mak dostępny. Oczywiście, że jest dużo innych jeszcze potraw, jak siemieniotka śląska z jagód i w ogóle, ale ja nie lubię siemieniotki, czy na słodko, czy na... Ja nie wiem, co to jest. To są takie kasza jaglana, nie, konopie, to są konopie jadalne, które są gotowane, później jest wyciskane to białe z tych konopi, to mleczko konopiowe i z tego się gotuje zupę. I to ogólnie jest takie gorzkie, ale można to też na słodko, ale to nie jest mój świat, mi to nawet śmierdzi, szczerze powiem. A moja rodzina zawsze się tym zajadała. Ale u mnie tradycyjnie, tak jak właśnie mówisz, Ola, karp musi być, kapusta z grzybami zazwyczaj jest, bo po grochu ostro idzie później. Więc wolę z grzybami, do tego ziemniaczki też nie ma. Oczywiście tradycja jest 12 potraw, ale no, nie oszukujmy się, kto to wszystko ma zjeść tak naprawdę, więc ja zawsze liczę. Sos jest jedna potrawa, kapusta jest druga, ryba, ziemniaczki, makówki, więc na końcu tak się nazbiera 12. W samych makówkach masz 7, bo masz tam i rodzynki, i migdały, i miód, i mak, tak u mnie mama już była. Tak, dokładnie, ale jest tradycyjnie i dzielenie się opłatkiem, i sianko, i Jezusek, i choinka, biały obóz, elegancko, wszyscy się ładnie ubieramy. Bo jest to jednak szczególny dzień i z pasterka być musi. Kiedy dzieci były małe, nie zawsze to było, ale teraz są w takim wieku, że jak się idzie na tą pasterkę, a w kościele święta, jak nie jestem tutaj u siebie, to jadę do Polski zazwyczaj, bo jeszcze mamy rodzinę w Polsce, ale w Niemczech pasterka też jest, chociaż nie o 24, ale o 22 lub pasterka dla dzieci o 16. Często grają również takie a la jasełka, szopki, dzieci szkolne występują. I jest to taki fajny, rodzinny, że tak powiem, taka rodzinna uroczystość, że wszyscy mogą w niej brać udział i każdy się na nią cieszy i nie tylko prezenty. Bo jednak Weihnachten, chciałam powiedzieć, Boże Narodzenie to jest coś więcej niż prezenty i ryba. I zawsze się staram, żeby moje dzieci to tak samo przeżywały i uważały, że to jest wyjątkowy dzień w roku i tyle. No, my też robimy, co możemy. No. Powiedzcie mi, czy w Niemczech to pewno tak, w Stanach też, ale czy macie też to jedno miejsce dla niespodziewanego gościa? Zawsze. Powiem wam zaraz,
I powiem wam zaraz związaną z tym anegdotę, jak moja córa była mała, tak miała 5-6 lat, no i zawsze ten talerz stoi, no ponieważ ona jak każdy dziecko jest ciekawska, no to najpierw nie jarzyła, jak zaczęła jarzyć, pyta nas, którego strażu, a potem jest ten, dla kogo jest ten talerz. A ja mówię, słuchaj, to jest takie nakrycie dla kogoś, kto gdyby nie miał gdzieś ten Wigilii, do nas by dzisiaj zapukał, no to my go przyjmiemy, już mamy dla niego miejsce i tak dalej. No to ona pomyślała, no a co jak przyjdzie ich więcej? No to dostawimy jeszcze więcej talerzy i też się zmieszczą. Myśli. Okej, guys. This is not fair. Ja chcę spędzić święta z wami, no nie, a nie z obcymi ludziami. Ja natomiast słyszałem taką okropną anegdotkę, że w Polsce mówi się, że to miejsce tradycyjnie musi stać puste, więc nikogo nie wpuścimy do domu. Babci na wsi i cała rodzina się tam zjeżdżała. I rzeczywiście kiedyś też zadałam pytanie, tak jak twoja córka, Olu, po co jest ten talerz? I tak generalnie siedziałam w oknie i patrzyłam. Babcia się pyta, wyglądasz gwiazdki? Ja jej mówię, nie, no patrzę i czekam, żeby ktoś przyszedł i zjadł i siadł przy tym talerzu. Ona mówi, że nie, to nie jest tak, że ktoś tu przyjdzie i każdej Wigilii będzie przychodził. Ten talerz jest taki symboliczny, to jest taki szacunek dla ludzi, żebyś pomagała ludziom cały rok, a nie tylko przygarniała kogoś w święta, coś takiego. Nie zrozumiałam tego za bardzo, bo wtedy za mała byłam, ale teraz rozumiem, rzeczywiście, może to w tym jest jakaś dokładnie, prawda. Dokładnie, tak, tak to powinno być, wiesz, bo to powinno być w naszym sercu i umyśle i z tyłu i z przodu głowy przez cały rok faktycznie. Zresztą, mądrą babcię ja wam powiem jedno, ja w ogóle nie rozumiem czegoś takiego, że ktoś ma problem z pomaganiem, z obdarowywaniem. Sprawiam tyle radości tej osobie, która właśnie pomaga i obdarowuje. Ja to zawsze głośno mówiłam. Ja naprawdę, kiedy mogę, to pomagam ludziom. Słuchajcie, to jest tak egoistyczne uczucie, to mi naprawdę daje taką satysfakcję, taki motor i taką siłę napędową. Na pewno mam to samo, więc tak. Jaki problem ludzie mają z tym, nie wiem. Znaczy, to nie ma takiego wysiłku, nie? To po prostu przychodzi naturalnie. To jest takie, to jest potem, wiesz, taka energia, taka satysfakcja, kurczę, że komuś pomogłeś, że wiesz, taki się czujesz lepszy, nie? To prawda. Wszyscy mieszkamy w krajach takich bardzo multikulturowych. Niemcy może ostatnie dołączyły do tego hipermultikulturowego świata, bo w 2015 mieliście największy chyba napływ cudzoziemców spoza Europy. A czy u was w Niemczech, czy u was w Stanach, bo u nas tak, a inne społeczności, czyli na przykład buddyści, muzułmanie razem świętują, mają choinki, obdzielają się prezentami? Nie. I ma właśnie dużo osób spoza Europy i oni mają te dni jako dni wolne, ale oni nie świętują tych dni. Oni tutaj są, oni się zintegrowali, oni są, ale nie ma choinki, nie ma prezentów. Oni obchodzą swoje święta w swoim terminie, nawet jeżeli nie jest to dzień wolny, ale dzień wolny biorą, są w domach, na swój sposób to akceptują, no bo jednak są w obcym kraju, ale nie ma nic u nich takiego, żeby to świętowali. A to u nas jest, wiesz co, nie wszędzie, u nas jest trochę inaczej, bo ja mam koleżankę, która jest muzułmanką i ona ma dzieci w wieku moich dzieciaków. I wyobraźcie sobie, że ja jej tak pokazywałam naszą choinkę wystrojoną, jak dzieci przystroiły choinkę. Ona mówi, i ona mi pokazuje zdjęcia swojej choinki. Ja mówię, celebrujesz to święto? No nie celebrujemy tak religijnie tego święta, ale dzieci chodzą do szkoły i wiedzą o tym, że pod choinką kładzie się prezenty, że to jest takie duże święto w tym kraju. I generalnie robimy to dla dzieci. Ubieramy, dekorujemy mieszkanie, dom, w choinkę i tam świąteczne ozdoby dają i rzeczywiście kupują jakieś takie symboliczne prezenty, nie tak jak u nas, że z wielką pompą. Ale jest to, Monia, bo mi się wydaje, że to jest też trochę o tradycji, nie tylko o religii. Tak. Dlatego, że umówmy się, Kasia jest, słyszę, bardzo religijna, ja nie jestem. No my też nie jesteśmy. Ale ja jestem za to ogromną tradycjonalistką i dlatego ja, wiesz, zrobię te uszka. Dobra, ja cały rok będę kupować gotowe pierogi, ale na tą Wigilię zrobię. Na taki głupi przykład. I tak samo jest z tymi innymi ludźmi. To zależy, czy oni, na ile oni się asymilują właśnie z takimi tradycjami. No bo widzisz, ja na przykład moje ulubione święto to jest święto dziękczynienia w Stanach. A przecież to nie jest moje. Ja tego święta nie wyniosłam z mojego kraju rodzinnego, prawda? Ale ja tak lubię to święto, samą jego
wyraz, ale lubię i lubię tego indyka. No i moje dziecko oczywiście dla niej najlepsze święto, jeśli chodzi o kulinaria, bo tam indyk jak to jest. Także to zależy od człowieka, bo jedni to biorą w taki pół sposób, nie religijnie, ale tak sobie, o, fajna ta choinka, to myślę, też potrzebny, bo nasze dzieci chodzą do szkoły, te inne dzieci mają choinki, te inne dzieci mają elfy, nie? Tak jak ja zaadoptowałam elfa, no bo wszystkie dzieci amerykańskie miały elfy i moja koleżanka amerykańska mówi, no nie rób tego, no musisz kupić dziecku tego elfa, nie? Ja mówię, no okej, no dobra, to kupimy elfa. To się okazało, że są wielką pomyłką, bo moje dziecko przez ileś lat było w takim stresie z tym elfem manią. Przepraszam, ty jesteś radiowcem, ale pamiętaj o tym, że jak szurasz mikrofonem, to wszystko słychać. Słychać. Wiesz co, z elfem jest tak, ja że moja... Ja to każdemu mówię, kto bierze udział w programie, a sama... O, my pomyślałam o tym parę razy, ale... Bardzo dziękuję, że mi zwróciłeś uwagę. Przepraszam. Ja jestem przełączona na ten mikrofon, tak? Bo ja w ogóle jestem już nie taka słuchawkowa, ja mam te swoje pancerne słuchawki. Jesteś przełączona. Wiesz co, z elfem jest tak, że ja też nie znam tej tradycji w ogóle. Moje dzieci przyniosły to ze szkoły i nie ze szkoły, no z przyjaciół swoich i ja musiałam wygooglować, o co chodzi, dlatego wiem, że to przyszło z Ameryki 10 lat temu na wyspy tutaj do nas i no i celebrujemy to, tak. Ale ja chciałam powiedzieć też, że bo myśmy powiedzieli o tych choinkach, ale my mieszkamy we wschodnim Londynie i tutaj jest społeczność muzułmańska dosyć duża. Tak, to kiedyś byli Żydzi, oni się wynieśli, jest dużo muzułmanów, teraz Chińczyków też, ale jest tak, że w szkole są muzułmańskie nauczycielki i asystentki nauczyciela i czasem jest tak, że ta bożonarodzeniowe przedstawienie jest organizowane przez reżysera kobietę noszącą burkę, a na spektakl, no teraz nie byliśmy, bo jest COVID i mogliśmy tylko zobaczyć na wideo to dzieci muzułmańskich, które brały udział w religijnym przedstawieniu w szkole, które już jest tak quasi religijne, nagrywały to na komórki i wysyłały tam prawdopodobnie do Pakistanu czy do innych krajów muzułmańskich, czy nawet do Arabii Saudyjskiej, bo jak widzimy kobietę tak totalnie zasłonioną, to prawdopodobnie jest to wahabitka albo ktoś taki z kraju z Emiratów. Także no oni to przyjmują u nas i ja myślę, że Kasiu, to jest tylko kwestia czasu. I powiem ci też, że my też czasem obchodzimy jakieś święta muzułmańskie, to znaczy oczywiście tylko ten taki, tą komercyjną piankę polegającą na tym, że po prostu jemy sobie jakieś muzułmańskie hamasik. Jedzenie. Tak. No ale jest wolny dzień wtedy też. Nie hamasi, tylko humusik. Humusik. Hamas. Jest co innego. Humusik. Humusik. Ale ja wiem, że wszyscy to mylą. Hamas z ale wiesz co, bo u nas mówi się, w Amerykanie mówią takie pomiędzy, hamas, takie nie jest humus, tak powiedziane. A tutaj wyraźnie humus mówią, humus normalnie. A tu właśnie jest takie pomiędzy UAA, wiesz? To a u nas wyraźnie humus, tak jak jest napisane, tak jak mówią wszyscy. Ale wiesz, z racji tego, że mieszkamy tutaj w tej dzielnicy, gdzie dużo jest muzułmanów i ten humus rządzi, to jak się nauczyłam robić humus. Ale ja chciałem powiedzieć... No, ale ja też umiem robić, Ale dobry to jest wszystko kwestia tego, wiesz, czegoś ci się chce. Ja tam jestem otwarta na wszystkie. Ale ja się chciałam Kasi zapytać, gdzie ona mieszka, że tam ci ludzie się tak nie jasne. W jakiej części mieszkasz Niemiec, Kasiu? Ja mieszkam w okolicach Frankfurtu nad Menem i może jest to w tym, że ja mieszkam na małej wsi. I tak naprawdę jest tutaj może 2-3 rodziny muzułmańskie, a mi robi się Niemce, tak to nawet to wiem. Oni też nie są tutaj długo, bo oni to są uchodźcy i są może jakieś 3 lata, 4. Ale podejrzewam, że jeżeli tutaj wrotną w ten klimat, to może tak właśnie być, prawda? Kasiu, a gdzie mieszkasz dokładnie? W którą stronę od Frankfurtu? W kierunku Bawarii czy Hesji do góry? W Hesji do góry. Dokładnie w Hesji w kierunku Gießen. Okej, bo ja dlatego pytam, że ja mieszkałam przez 3 lata z kolei od Frankfurtu w dół na Bawarii w Aschaffenburgu. Kojarzysz Aschaffenburg? No kurczę, no to ja mam 30 kilometrów do Aschaffenburga. Widzisz, sąsiadko. No świat jest mały. No świat jest malutki. Tam się urodziła moja druga córka w Aschaffenburgu. Śliczne miasteczko, bardzo ładnie. A my chyba nawet nie przyjeżdżaliśmy przez to miejsce. No. Słuchaj, a to jeszcze jak już takie wypytywanki, a w Polsce skąd pochodzisz dokładnie? Między okolą Częstochową, koło Lublińca. Okej, a ja z Tarnowskich Gór, no to patrz jak blisko. Ja nie mogę. No,
O Jezu, fajnie. Super. No dobrze, fajnie. Świetnie się rozmawiało. Nie będziemy zabierać naszym widzom czasu w święta zbyt dużo. Bardzo dziękuję. Ja tu chciałem jeszcze poprosić, żebyśmy wszyscy symbolicznie pokazali lajka. Chodzi o to, żeby nasi widzowie dawali też nam lajki. No i do zobaczenia, mam nadzieję, że nie na Wielkanoc, tylko wcześniej. Było bardzo miło was gościć. Nowy rok jeszcze jest. Tak. Szczęśliwego Nowego Jorku, jak życzyłem dzisiaj słuchaczom audycji. Nie wiem, jak się mówi wesołych świąt po niemiecku? Frohe Weihnachten. Aha. Bo matko. No i a u nas Merry Christmas. A w Ameryce chyba tak samo, nie? Merry Christmas, chociaż wiesz, ponieważ jest to tygiel, o czym powiedzieliście narodowości, to coraz częściej mówimy Happy Holidays, bo jak nie wiesz, do kogo mówisz, no to żeby zachować do niego szacunek, to mówisz Happy Holidays. To nic, to jeszcze raz dziękuję i miłej Wigilii. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, szczególnie moim widzom, tym, którzy pierwszy raz i którzy powracają. Cześć! Smacznych i wesołych. Smacznych i wesołych świąt. Wszystkim. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Let us gather round, for it's Christmas time. A merry sound and the stars alight. Let us all rejoice when it's Christmas time. And our hope again made new. In the crowded street,